Paweł Wilczak, 54L. W jednym z ostatnich wywiadów postanowił przyznać się do choroby, na którą cierpi od wielu lat. Jego słowa zaskoczyły fanów. Aż trudno uwierzyć, że aktor skrywał to od dekady. O Pawle Wilczaku znów robi się głośno. Aktor powrócił na salony, gdyż jest właśnie w trakcie promocji filmu Panty, w którym gra główną rolę. Sporo sensacji wzbudziło pojawienie się aktora na ściance podczas jednej z imprez promujących film. Wilczak pokazał się wówczas ze swoją wieloletnią partnerką Joanną Brodzik, 46 lat, z którą ma dwóch synów, Jana oraz Franciszka. Ich publiczne pojawienie się wywołało emocje, ze względu na plotki krążące o poważnym kryzysie w ich związku, które jak widać okazało się być nieprawdą. Teraz Wilczak znów wywołał w mediach poruszenie, gdyż w jednym z wywiadów wyznał, że od lat zmaga się z uciążliwą chorobą, o której nikt do tej pory nie miał pojęcia. Cierpi od dekad. Chodzi o bezsenność. Nie przyzwyczaiłem się. Może trochę ją oswoiłem, choć są takie momenty, że mnie totalnie pokonuje. Człowiek nie ma siły, a muszę mieć. Czysto fizycznie. Bywa różnie, nawet nie chce mi się o tym gadać. Słyszałem tyle teorii, byłem w tylu miejscach, u tylu specjalistów, którzy obiecali pomoc, powiedział aktor w rozmowie z Vivą. Nikt nie wiedział o jego problemie. Wyznanie Wilczaka poruszyło jego fanów. Wielu zaczęło zastanawiać się, co aktor robi, gdy nie może spać. Czytam kompulsywnie, co ma też dobre strony, bo nadrabiam zaległości i staram się być na bieżąco. Czasami czytam dwie lub trzy książki naraz, beletrystykę, dokument, rzeczy naukowe. W momencie czytania, przeżywania wszystko mi się układa, ale jak potem staram się przypomnieć sobie jakiś szczegół. Myśl, to wracam do tych książek, żeby się upewnić, zdradził w wywiadzie. Mamy nadzieję, aktorowi uda się kiedyś pokonać uciążliwą chorobę.